Cholera, strasznie jestem wygnieciony. Cześć Wam wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku Nykowski spaceruje. A tych kilka fotografii, które mieliście okazję przed chwilą zobaczyć, zostało wykonane przy użyciu filtra typu ProMist, filtra, który zrobiłem sobie sam. I w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam, jak Wy możecie taki filtr przygotować sobie w domu. W ogóle dzisiejszy odcinek po raz pierwszy nagrywam innym aparatem niż do tej pory. Zawsze nagrywałem Nikonem Z6, a tym razem nagrywam moim nowym Fujifilm X-E4 z obiektywem 16 mm 2.8, więc również dla ciekawskich możecie sobie zobaczyć, jak ten aparat nagrywa właśnie w takiej sytuacji, w jakiej jestem teraz. Filtr ProMist, czyli taki filtr dyfuzyjny, rozpraszający światło, ma za zadanie, aby nasz obraz troszeczkę zmiękczyć, dodać mu takiego sennego, troszeczkę takiego kremowego looku. Ja może Wam pokażę, mam go tutaj przygotowanego. O, tak to właśnie wygląda i to wprowadza taki klimat kolorowych czasopism z końca lat 70. i początków lat 80., czyli taki efekt dość specyficzny. Dlatego postanowiłem wykonać sobie filtr typu ProMist w domu, ponieważ filtry tego typu markowych producentów kosztują od 120 do 300, a nawet i więcej złotych. I chciałbym zaznaczyć, że nie chodzi mi o to, że takich filtrów nie warto kupować i nie warto ich mieć. Oczywiście warto, jeżeli mamy pieniądze i ten efekt jest efektem, który wiemy, że wykorzystamy i który nam się przyda, aczkolwiek na sam początek naszej przygody z takim filtrem wydaje mi się, że jest to zbędne i dlatego tak jak co roku szukając inspiracji w internecie podczas tego jesiennego czasu, kiedy na dworze robi się szaro, zimno, brudno i do dupy, zacząłem poszukiwać właśnie różnych takich myków, którymi mógłbym troszeczkę swoje zdjęcia urozmaicić. W ten sposób właśnie natrafiłem na filtry typu ProMist. Wiedziałem o ich istnieniu, wiedziałem, że są takie filtry, ale nigdy nie brałem ich jakoś specjalnie na poważnie. Natrafiłem na film, który został wykonany właśnie przy użyciu takiego filtra. Zacząłem trochę głębiej grzebać, aż w końcu trafiłem do sklepu, gdzie się okazało, że no nie jest to tania rzecz, dlatego do frazy na YouTubie ProMist filter zacząłem dopisywać do it yourself i znalazłem dwa najbardziej popularne sposoby. Jest też trzeci, ale on upaćka Wam na pewno kieszenie, upaćka na pewno Wam ręce, ponieważ trzeci z nich to jest przy użyciu wazeliny, czyli na filtr taki zwykły UV, który mamy do naszych aparatów, którym chronimy nasze obiektywy, smarujemy go wazeliną. Odradzam ten sposób, nie próbowałem go oczywiście, ale no, wyobrażam sobie, że może to wyglądać średnio. Ale dwa najpopularniejsze sposoby to jest użycie czarnego sprayu lub bezbarwnego lakieru do włosów. Wtedy bierzemy taki, tu jest akurat jakiś przykładowy, może zdejmę ten filtr póki co. Tutaj mam akurat jakiś przypadkowy spray, ale tylko po to, żeby Wam zademonstrować. Nie chcę sobie po mieszkaniu tym psikać. Takie rzeczy najlepiej robić na zewnątrz. Więc bierzemy taki spray, bierzemy zwykły filtr UV tego typu i po prostu psikamy chmurkę w powietrze i zagarniamy te drobne kropelki na ten filtr UV. Te kropelki się na filtrze osadzają. Nakręcamy to na obiektyw, sprawdzamy, czy to jest ok. Jak nam się nie podoba, zmywamy, próbujemy jeszcze raz, aż osiągniemy efekt, który jest dla nas wystarczający albo zadowalający. Ale w momencie, kiedy ja natrafiłem na materiały z wykorzystaniem filtra ProMist, to była akurat niedziela, więc ani w domu nie miałem lakieru do włosów, ani czarnego sprayu, więc zacząłem się zastanawiać, co bym mógł zrobić teraz, aby przygotować sobie taki filtr. I przypomniało mi się, że jakieś dwa lata temu, ten czas strasznie płynie szybko, dwa lata temu również byłem w takim momencie, że za bardzo nie wiedziałem, co sobą zrobić. Wtedy jakoś dziwnie się stało, że nie szukałem sposobu na to, aby urozmaicić swoją fotografię, aby,
aby spróbować czegoś innego. Wtedy zainteresowałem się modelarstwem plastikowym i zacząłem sklejać modele. Wspominałem o tym już w jakimś odcinku. W każdym razie sklejałem te modele i tak samo jak każde hobby i to w pewnym momencie przeradza się, nie przeradza się, ale zaczyna sprawiać, że chcemy być, zresztą jak ze wszystkim, że chcemy być coraz lepsi, mieć coraz lepsze efekty. I wtedy kupiłem sobie sprężarkę, taki zwykły kompresorek i aerograf do malowania tych modeli. Wtedy też kupiłem farby i tak dalej, i tak dalej. Więc przypomniało mi się to właśnie tej niedzieli, że mam ten sprzęt i wykorzystałem do przygotowania takiego filtra właśnie aerograf z bardzo rozcieńczoną farbą modelarską Tamiya, czarną. No i zajęło mi to kilka podejść, psikałem ten filtr kilka razy, plus jest tego taki, że jak nam się efekt nie podoba, możemy zmyć, spróbować jeszcze raz, możemy przygotować sobie kilka takich filtrów i wyobraźcie sobie na przykład mieć 3 filtry o różnej mocy markowe, które w sumie by kosztowały jakieś 1000 zł. No trochę przesada na początek, więc można sobie przygotować samemu kilka takich filtrów. Mówię, te sposoby ze sprayem czarnym oraz bezbarwnym lakierem do włosów jak najbardziej polecam, chociaż wydaje mi się, że kiedy zbieramy te kropelki, one mogą nie osadzać się tak centralnie, tylko mogą być trochę rozciągnięte. Dlatego wydaje mi się też, że aerograf jest świetną sprawą i wiem, że nie każdy z Was ma w domu aerograf, ale wydaje mi się, że każdy z nas ma jakiegoś znajomego modelarza, modelarkę, makijażystkę. Oni bardzo często również używają tych rzeczy czy do malowania paznokci, czy do przygotowywania makijaży, no i oczywiście modelarze do malowania modeli, więc na pewno znajdziecie wśród swoich znajomych kogoś, kto taki sprzęt ma. Oczywiście ten sposób wymaga trochę sprzętu, ale wydaje mi się, że da lepsze efekty niż czarny spray czy bezbarwny lakier do włosów. Pokażę Wam teraz szybciutko, jak ja nakrapiałem swój filtr, tak żebyście wiedzieli, jak możecie to przygotować. Jeżeli będziecie mieli aerograf, to farbka modelarska i rozcieńczalnik w małych, takich 5-militrowych buteleczkach, które starczą Wam na bardzo, bardzo długo, kosztuje w sumie może 10 zł, 12 zł w sklepach modelarskich, więc jest to coś, co jest bardzo konkurencyjne do oryginalnych filtrów ProMist. Tu się na moment wtrącę, bo wiem, że taki efekt można uzyskać używając Photoshopa i Lightrooma, aczkolwiek wiem również, że nie każdy Lightrooma czy Photoshopa ma. Wydaje mi się jednak, że fotografując przy użyciu takiego filtra trochę bardziej zwracamy uwagę na kadry, trochę bardziej się do tego przykładamy, ponieważ efekt jest już nieodwracalny, przez co się na pewno uczymy o wiele lepiej i o wiele lepiej w przyszłości będzie nam to wychodziło. To tak drogą sprostowania i wracamy do materiału. Według mnie aerograf powinien znajdować się w każdym gospodarstwie domowym, bo jak już jest, to zawsze się do czegoś przyda. Przygotowałem wcześniej rozcieńczoną farbę w proporcji 3 do 1, czyli 3 działki rozcieńczalnika na 1 działkę farby. Teraz wystarczy to tylko wstrząsnąć. Aerografy są bardzo proste w podstawowym użytkowaniu i już po jednym tutorialu możemy ich z powodzeniem używać. Podłączamy aerograf do kompresorka, włączamy i na sucho sprawdzamy, kierując go na dłoń, czy działa. Filtr UV warto przed malowaniem oczyścić i odtłuścić przy użyciu rozcieńczalnika lub zmywacza do paznokci, czego ja, jak widać, nie zrobiłem. Zabezpieczamy stanowisko, żeby niczego nam nie zwiało i możemy wlać kilka kropel farby do aerografu. Następnie na czystym kawałku papieru sprawdzamy, jak aplikuje się farba, najlepiej ruchem kołowym, a palcem wskazującym kontrolujemy ilość przepuszczanego powietrza, tym samym ilość i intensywność farby. Jeśli już mamy to przećwiczone, możemy zacząć malować filtr tak samo jak wcześniej, ruchem kołowym. Sprawdzamy, ile farby nałożyliśmy i zakładamy filtr na obiektyw. Jeśli nam się podoba, to git, a jak nie, to czyścimy filtr i próbujemy jeszcze raz. I oczywiście warto mieć markowe filtry, warto w to inwestować, ponieważ mamy wtedy powtarzalność, mamy sprzęt, który jest dobrej jakości, który jest na gwarancji, ale jeżeli chcecie właśnie spróbować czegoś nowego, wydaje mi się, że najlepiej zrobić sobie to samemu i zobaczyć, czy to pchnie nas w kierunku tworzenia jakichś swoich drobnych, nowych projektów, albo większych nawet, ponieważ te filtry sprawdzają się świetnie w fotografii nocnej, bardzo pięknie rozmywają źródła światła. W ciągu dnia, fotografując na przykład w plenerze albo w mocnym słońcu, skóra bardzo się zmiękcza, dostajemy takiego właśnie analogowego trochę looku i wydawanie 120 do 300-400 zł za coś, co ma za zadanie zniszczyć obraz, który generuje Was aparat, na początek wydaje mi się przesadą. Poniżej zamieszczam również link do filmu, który zainspirował mnie do wykonania tego filtra. Tam są opisane właśnie dokładnie krok po kroku te dwa sposoby z lakierem bezbarwnym do włosów oraz z czarnym sprayem. Ja osobiście poza farbką modelarską Tamiya chciałbym kiedyś spróbować
wykorzystać do tego, używając aerografu, farby dedykowanej do szkła. Do tej pory sfotografowałem tym filtrem dość sporo przestrzeni, mam sporo kadrów i nawet udało mi się zainteresować jedną osobę, której w prezencie wysłałem taki filtr i czekam na efekty, co tej osobie wyjdzie, ponieważ atmosfera, w jakiej się porusza, jest niesamowita i wydaje mi się, że taki filtr może dodać troszeczkę fajnego efektu. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnym odcinku Nykowskim Spaceruje. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli się nie podobało, łapkę w dół, ale wtedy byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście napisali mi dlaczego. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku Nykowski Spaceruje.